Magda Żakowska, dobry wieczór. Jutro na niebie nie zabraknie przejaśnień, ale nadal popłynie dość chłodne powietrze. Już w nocy w wielu regionach pojawią się przejaśnienia. Najwięcej chmur zbierze się na południu i na wschodzie kraju. Tam zaznaczy się jeszcze niżowy front. I w tych regionach opady deszczu i deszczu ze śniegiem zaczną przechodzić w opady śniegu. Nad ranem na południu temperatura nie spadnie poniżej 3 lub 2 stopni. Chłodniej na północy to minus 1, minus 2 stopnie. Także jutro padać może na wschodzie i na południu kraju. Te opady śniegu i deszczu ze śniegiem będą stopniowo zanikać. W pozostałych regionach trochę słońca, ale też chmury. A na termometrach na wschodzie kraju tylko 2 lub 3 stopnie. Na pozostałym obszarze z kolei od 4 do 6 stopni. Wieczorem na Kujawach i Pomorzu jeszcze dużo chmur, na krańcach wschodnich zanikające opady deszczu. W nocy przejaśnienia, w czasie których temperatura spadać może do minus 1 stopnia. Lokalnie może być nieco zimniej. Powieje umiarkowanie z północnego wschodu. Także jutro zza chmur wyjrzy wreszcie słońce, ale temperatura na ogół nie przekroczy jeszcze 5 stopni. W ciągu dnia powieje umiarkowanie z północy i północnego wschodu, a ciśnienie będzie się wahać. Jutro w południe na barometrach zobaczymy 1027 hektopaskali. Początek przyszłego tygodnia mglisty, w ciągu dnia przejaśnienia i trochę cieplej 6-7 stopni. We wtorek również nie zabraknie pogodnych chwil, popłynie cieplejsze powietrze. Nad ranem temperatura nie powinna spadać poniżej zera, w ciągu dnia będzie około 6-7 stopni. W środę znów cieplej, ale popłynie wilgotne powietrze. Ponownie przydadzą się parasole. Nad ranem słupek rtęci nie spadnie poniżej 2 stopni, a w ciągu dnia wzrośnie temperatura maksymalna do 7 lub 8 stopni. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Do zobaczenia.